Cześć wam wszystkim, tu Kamil. Dzisiaj chciałem wam pokazać nasz nowy nabytek. Przyszedł do nas razem z Horszem, znaczy przyprowadziliśmy go. Jest to brona talerzowa Agrotom BTH Premium 4,5 metra z wałem nożowym z przodu, tak jak tu widzicie. Jest to ciężka już maszyna, bo mamy tu ATH Premium 4,5 metra. Numer fabryczny 3207, rok produkcji 2023, masa 6 ton 340 kg. No i jest fajna maszynka, bynajmniej jak dla mnie i dla brata, nam się podoba. Ojcu nie za bardzo, bo trzeba z tym kręcić, trzeba wózek podnosić. No i tu jest używać hydrauliki i podnośnika. No i tam ojcu się nie podoba, ale to tam to już kwestia gustu i w ogóle, nie? Mamy tu fajną maszynkę, u nas przerobiła już no żniwa i teraz mulczujemy poplon. Jak widać na załączonym obrazku, mamy poplon, który był równy z maską C330, bo jeździliśmy tutaj po tej gorczycy. No i teraz po prostu przyszedł śnieg, przybił ją trochę, no i ją ciachamy. Efekt pracy po talerzówce jest taki, no widać, resztki pożniwne trochę są, pociachane trochę nożem, trochę to fajnie, no ładnie to nawet wygląda. Mamy tutaj specyfikację, jaką sobie dobraliśmy, to wał nożowy, tak jak mówiłem, 620 chyba są talerze. Jak dobrze mówię, albo 610, no 600 na pewno talerze. Wał tandem ceownikowy, no i zgrzebło z tyłu. Jest to ciężka maszyna, bynajmniej do naszych silników, to tak powiem wam szczerze, że jak teraz płytko robimy, no płytko, no, no robimy, no nawet to fajnie wygląda, no. Nie powiem, że jest źle, ale robimy płytko, bo inaczej no zetor pierdzi z tym. No jest to kawał maszyny, ciężkie i to tam nie ma problemu, czy to na glinie, czy... Teraz mamy w ogóle mokro, bo ładnie padało, ale jakby było sucho, to nie ma problemu z zanurzaniem się w ciężkiej ziemi. No i robi to robotę fajną. No i tak jak mamy oświetlenie drogowe, LEDowe. Myślałem, że tu będzie pasek, bo nie widziałem, nie patrzyłem pierwszy na poprzednie maszyny, widziałem, że pasek LEDowy. Myślałem, że będzie kierunek dynamiczny, ale tu jest dzielone na pół i po prostu mryga, nie? No fajny bajer by był, jakby był dynamiczny, no ale no nie ma to nie ma. Mamy tutaj 5, nawet nie par, bo mamy 4 pary hydrauliki. Mamy wszystko, wszystko mamy pod hydraulikę. Tu mamy wózek, tu mamy rozkładanie, głębokość talerzówki na klipsach ustawiana, ale mamy tutaj, że no poziomujemy ją po prostu tam sobie, dopychamy hydrauliką i wpinamy klipsy. Tu mam siłownik, są 4 siłowniki i po prostu tu wpinamy klipsy i to jest głębokość pracy. No i właśnie, tak jak mówiłem, to jest głębokość i wał nożowy głębokość. I tu mamy dodatkowo, nie mamy już złączy po prostu w zetorze, i tu mamy dodatkowo blokadę do rozkładania. Chcę to przerobić na hydraulikę, że podczas rozkładania tamten siłowniczek jest malutki, będzie mało potrzebował hydrauliki, to pierw go otworzy i rozłoży się talerzówka, nie? No to taki mój wymysł. Muszę po prostu poprzerabiać tam krótce, żeby to połączyć, nie? No, mamy tutaj wózek jest pomiędzy sekcją tnącą a wałem. Mamy tu oponki 400x60x15,5. No i co tu więcej wam powiadać, no. Miałem już dawno prezentację, wam pokazać, jaką maszynę kupiliśmy, ale nie było czasu. Ja, wiecie, że mam problemy z kręgosłupem. Jak nie lekarz, to tamto, to czasem borykam się z bólem właśnie dalej pleców
i nie wiem, czy to w końcu coś ustanie, czy nie. Dalej kuleje i no i jest problem, nie? Noga dalej mi odejmuje. No i dlatego tak mało filmów jest. Robimy tu za gospodarstwem. Tu mamy nasze silosy i tu mamy poplon. 16 hektarów poplonu. No tu mamy balaścik i krystala na nawigacji. Bynajmniej tutaj na razie nie robiliśmy na nawigacji, bo tam ustawiamy tą talerzówkę właśnie, żeby robić ten poplon. No i moje uwagi na razie, uwag żadnych takich nie mam. No ciężko idzie, no potrzebny większy koń, ale to na razie musimy sobie odpuścić. No i tutaj jest wał pomiędzy ośka, no i się przypycham czasami, ale to tam po czasie wypadnie, nie? A że są teraz przymrozki, chcemy to ściachać, no i talerzówkę umyć już, żeby sobie czekała na następny sezon. No i tyle. Tu mamy jeszcze zamiast ekranów bocznych mamy krój, który ekrany boczne są dobre, jeśli nie mamy dużo resztek pożniwnych. Tutaj pożniwnych czy tam pouprawowych. Jak tutaj uprawiamy, talerz cały czas się kręci, czyli wyrzuca te resztki i w ogóle i nie ma zapychania się ani takich rzeczy, bynajmniej na ekranie bocznym. Bo czasem się zdarzy, że talerz, grządziel złapie czy coś, no i się przypcha. No, tu raz mieliśmy taką akcję, ale był źle ustawiona talerzówka i za nisko mieliśmy podnośnik. Talerz nożowy docisnął, wrzucił kupę na pierwsze talerze, na sekcję pierwszą talerzy i przypchało się w innym miejscu, ale to tam rozciągłem już teraz talerzówką i jest cacy. Ja taką szybką prezentację chciałem wam pokazać, bo ja tylko tutaj przestawiałem wał, bo jedna strona nam trochę tak nie pasuje, ale może przestawimy. Tak fajnie widać po niej, chociaż tu ta prawa strona przysypuje talerzówki sporo, bo tych resztek jest sporo i muszę to dobrze ustawić, żeby to fajnie wyglądało. A ja bynajmniej nie będę robił tą talerzówką tutaj dalej pola, bo to ojciec będzie robił jak wróci, bo pojechał tam do Szczecinka pozałatwiać sprawy i będzie to robił. Ja mam inną robotę, muszę dzisiaj naszypać pszenicę, bo odwozimy pszenicę i tyle. Teraz przy okazji, że mamy przymrozek, teraz może już jeden na plusie, ale jak było minus 5 w nocy, jak przyjechałem na gospodarstwo, włączyłem od razu dmuchawę i przedmuchujemy trochę rzepak, żeby te ciepło z rzepaku, ciepło, które powstało no, przez leżenie, bo jeszcze magazynujemy, to chcę to po prostu wygonić, żeby to ładnie dalej się przechowywało. Ja was pozdrawiam. No i może jakaś prezentacja następna będzie, bo chciałem chorsza wam też nagrać, ale też właśnie mnie nie było przy siewach. A jak przyjechałem, już wróciłem do, no tutaj na gospodarstwo tam trochę pomagać czy coś, no to już prawie kończyliśmy sianie, ja uprawiałem, tata siał za mną. No i za bardzo to tak nie pasowało mi, żeby nagrywać. Ja was pozdrawiam, do następnych filmów. Na razie i hej.